Witamy, witam wszystkich hodowców. Dzień dobry, witam. Zbyszek Walkowski, oddział 0344 Rypin. Tutaj dzisiaj goszczę u Zbyszka, ponieważ na aukcję zabieramy cztery bardzo wyjątkowe gołębie. Gołębie tak naprawdę pełne rodzeństwo do zwycięzców, które u Zbyszka bardzo fajnie leci. A sam Zbyszek, no to jest wybitna postać na oddział Rypin. A dlaczego? Mistrz oddziału w lotach gołębi młodych, w lotach typowanych, tak? Tak. I niewielką różnicą przegrał w typowaniu 5 z 50, jak dobrze pamiętam. 4 z 40, przegrałem, zająłem drugie miejsce, no lot mało coraz lepiej szło. No, ale niewielkim ilością punktów. 2 punkty przegrałem, 2 punktami. 2 punktami, więc zobaczcie, hodowcy, na oddział Rypin, gdzie jest Jarek Lewandowski, zeszłoroczny mistrz na loty gołębi młodych i zresztą Jarek Lewandowski ma 6 lat, wygrał na loty gołębi młodych, to bardzo wielki rywal. Znaczy, to w ciągu kilkunastu lat 6 lat wygrywał, nie to, że wygrywał 6 tak, lat rzędu. Tak, nie 6 lat rzędu, tylko w ciągu chyba lat 10 6 razy on wygrywał, czy 12 lat, coś takiego. To kolejne nazwisko, Tomasz Szapliński, też rywal bardzo dobrze inwestujący w ptaki. Kolejne nazwiska, których tutaj jest naprawdę bardzo dużo, czy nawet rodzina Grzybowskich, Rafał i Grzegorz, to są bardzo wybitnymi hodowcami. Konkurencja jest spora, ale jednak Zbyszek Falkowski jest to Zbyszek, gdzie ma swoją rękę do gołębi, potrafi o to zadbać i wygrywa. I co ciekawostką, do lotu 12, na loty 13. gołębi, 13, na loty gołębi dorosłych, Zbyszek cały czas był na trzecim miejscu w oddziele, dopiero na dwóch ostatnich lotach. Na ostatnim. Na 14 lot wkładałem, byłem trzeci w oddziele, na 14 locie na maratonie coś się stało, zabrakło mi jednego gołąbka w serii, no i niestety spadłem. No. Takie życie, no nie wiem czemu to się stało. No. Ale do lotu 13 był trzeci, na 14 locie spadł, z tego względu to co mówiliśmy, brakło jednego dosłownie gołębia do serii. Przyczyn można doszukiwać się wiele, przejeżdżał wtedy, jak mi Zbyszek mówi, kombajn, zaraz przy gołębniku, ktoś tam pora. Kosił zboże. Też dał orzeszki, które mogły spowodować te gołębie automatycznie, no trochę gdzieś tam wiadomo jak to z orzeszkami jest. Kosił kwaśne orzeszki, no różne rzeczy się domyślam, no co było, nie jest, nie piszecie w rejestrze. Ogólnie to był najgorszy lot w ciągu chyba ostatnich 5 lat. No tak, no ja chyba od 13 roku, co pamiętam, na stare gołębie nigdy nie straciłem konkursu, także no, w serii, czyli w serii, w gołębiach seryjnych nigdy Zbyszek przez te 6-7 lat nie stracił konkursu. Pierwszy raz dopiero od tych tylu lat stracił gołębia w serii, więc... Zawsze musi być ten pierwszy raz, no co powiem, no sezon też nie do końca jest jakiś zły, no bo mam najlepszą samicę z trzech maratonów, z trzech oddziałów, leciliśmy trzema oddziałami, jest najlepsza samica moja. Ogólnie jest to drugi gołąb, bo pierwszy był samczyk. Przegrała z nim 0,2 czy 0,2, także minimalnie, no też jakaś jest fajnie, no mam najlepszą samicę w okręgu włocławskim, ma 11 konkursów, w okręgu też tam jestem jakimś pierwszym przodownikiem, drugim przodownikiem, w supermistrzostwie chyba jestem drugim, trzecim przodownikiem w okręgu, także no, wyniki nie są jakieś tam, nie wiadomo jakie źle, no natomiast na młode postanowiłem, że na stare się potknęłem, na młode troszeczkę się więcej przyłożyłem, no i zaraz był efekt, no jak wcześniej tam, jak mówiłem, no to mówię, no gołębi 80 wkładałem, 60 konkursów, 65 konkursów. 75% skuteczności gołębnika. Zobaczcie, hodowcy, oddział Rypin to jest ogromny oddział, gdzie ilość hodowców, można by powiedzieć inaczej, sekcje to są tutaj takie, jak i w innych rejonach Polski oddziały, bo tutaj na sekcje jest składane w granicach 1600-1700 gołębi. To jest taki bardzo mały oddział w innej części Polski. I na sekcję można by tu porównać wyniki, a na oddział przy takiej rywalizacji, gdzie jest 6-7 tysięcy gołębi, no to naprawdę zobaczcie, hodowcy, że tutaj trzeba mieć naprawdę dobrej jakości ptaki. No i wiadomo jaka u nas sekcja jest, no trzeba przestawiać chłopaków, bo wiadomo, no Jarek w tym roku 5 w Polsce wano. Także Tomek 71 w maratonie, no i z takim hodowcami rywalizować jeszcze, jak się udaje wygrywać, no to wielkim trzeba być zadowolenie, że coś takiego się staje. Dokładnie. Aukcja bardzo nietypowa, bo cztery ptaki na nią trafiają, cztery ptaki, gołębie, które wywodzą się, to co mówiłem wcześniej, pełne rodzeństwo do zwycięzców u Zbyszka. Jedna samica jest najlepsza w okręgu Ciechanów, roczna, ma 12 konkursów, a druga samica moja jest w okręgu Włocławek też w tym roku najlepsza roczna, także trafiają gołębie, uważam, że topowe, które u mnie w hodowli, no, są najlepszymi gołębiami, no lepsze gołębie nie wiem, no, z tej hodowli ciężko będzie wydostać, także to, te gołąbki chętnie bym zostawił na przyszły rok czy lata, bo
bo to jest podstawa i konkretna podstawa. No zresztą koledzy wiedzą, no tutaj akurat koledzy z mojej sekcji wiedzą, co za głębi do nauce. No tutaj powiem tak, tutaj jest prezent od pana Bogdana Michalaka. Ja w tamtym roku pokazywałem też, jak Wiktor był u nas, nagrywałem ten film. Pokazywany. Już pokazywałem to samiczkę i zwróciłem uwagę, bo Mudek po tej samicy siadał dwa razy pierwszy u mnie na gołębniku. No, to też się nie zdarza, są u mnie różne gołębie i lepsze, gorsze z różnych półek. Jednak jak gołąb siada dwa razy pierwszy u mnie gdzieś tam na gołębniku, no to już był zachwyt. I co się okazało, w tym roku samica z tej samiczki jest najlepszą w okręgu Czechanów. Ona do 12 lotu była w okręgu Mławam, była drugą samicą, no, na 8 czy 9 tysięcy, no to roczna samica, no to każdy w oddziale już się zastanawiał, a co to za gołąb pytał, co to za samica, co to jest, nie? Przede wszystkim ja to, co bym chciał zaznaczyć hodowcom, mam taką politykę w jakby portalu czy firmy, że zawsze staramy się zabierać, jak jeżeli ktoś daje na aukcję z połączenia podobnego gołębia, to zawsze staramy się zabierać tylko jedną sztukę. Jedną sztukę z tego względu, że proporcjonalnie, jeżeli wystawimy 2-3 gołębie z tego samego połączenia, to proporcjonalnie te ceny opadają w dół. W przypadku Zbyszka w ogóle się nie zastanawiałem, bo jeżeli ja bym tego gołębia dzisiaj nie zabrał, to on by tego gołębia na pewno gdzieś koledze odstąpił, a te gołębie, uwierzcie mi hodowcy, że to są bardzo fajne ptaki, przede wszystkim cechy genetyczne, które są przekazywane z dziadków, rodziców i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę. Druga sprawa, budowa. Fantastyczna. Do budowy, jeżeli ktoś tego gołębia kupi, ja mogę powiedzieć spokojnie, że możemy w charakterystyce u nas na portalu dać ocenę tym wszystkim czterem gołębiom w ocenach 5-5-5 wszędzie gwiazdek. Taki gołębi faktycznie Zbyszek mógłby spokojnie nawet najlepszym kolegom dać, by nikt się nie powstydził. Te dwa gołębie, super połączenie, bo od Zasadzkiego kupiłeś też gołębia. Zasada, przepraszam, kupiłeś gołębia i tu jest gołąb, który też super leciał do ostatniego roku. Zasada te gołębie już zlikwidował, ty odkupiłeś wszystkie 5 najlepszych takich asów, tak? Tak, no Grzegorz likwidował hodowlę, no ja pojechałem, najpierw sobie sprawdziłem. I tutaj są sznajdry, to chciałem zaznaczyć, tu są sznajdry. Gołębie, które lecą fantastycznie w kilku polskich hodowlach, tak? Grzegorz właśnie miał opartą właśnie hodowlę na sznajdrach. Wiem, że jeszcze gdzieś tutaj powinien być u mnie właśnie też z Rambo, ze sznajdra białolot niebieski na gołębniku rozpodowym. I mówię, no pojechałem 5 gołębi, popatrzyłem sobie po wynikach, jakie gołębie siadały, jaką robotę robiły. Pojechałem sobie do Grzegorza, Grzegorz, pokaż mi te gołębie mnie interesują. Zabrałem 5 gołębi, no i z tych 5 gołębi też fajne gołębi się dochowałem. No powiem tak, że z tego samczyka gdzieś kolega ma hodowlę opartą, jest bardzo zadowolony. Także tutaj u mnie też, to nie jest wcale dziwne, że te gołębki latają, nie? Także no, tutaj panu Bogdanowi jeszcze raz bym chciał podziękować. Nie wiem, czy oglądał film z tamtego roku, czy nie oglądał, bo ta samiczka jest w prezencie podarowana. Jak pan Bogdan likwidował hodowlę, no i mówię, no po roku ona, ta samiczka dopiero jest w tym roku, z 16 roku, także jeżeli ona już takie gołębie rzuca, no to jestem... W ogóle tak to. Tak, no to jestem, ja w pierwszym roku zauważyłem, a tutaj no w tym roku dla mnie, jak kolega Ulatowski zaczął, u mnie ten gołąbek szybko skończył, bo na 7 wkładem 6 konkursów i ja już przestałem lutować, bo miał skrzydło przygniecione. U kolegi, jak zobaczyłem, co ta samica wyprawia, cały czas w serii, dopiero na to parę z powrotem wróciłem, bo był rozparzony. Co się okazało, dwa mutki później wychowane, dwa są, jeden u Andrzeja, jeden u mnie i dwa petardy znowu szybkie, na szybkie loty. I z tego właśnie bierzemy dwa gołębie na aukcję, z tego względu, że wydaje mi się, że z tego połączenia, my te gołębie za chwilę będziemy prezentować, z tego połączenia, jeżeli ktoś kupi, uwierzcie mi hodowcy, że możemy taką gwarancję na te ptaki dać, bo to są ptaki, które wiadomo, no są genetycznie przekazują cechy, tak, i to jest duży plus. Tak, jak się nie mylę, no to właśnie to są z tej Julii pana Bogdana, ta Julia to chyba była piątym gołębiem świata w kategorii C, jak się nie mylę, także też wcale mnie to nie dziwi, że Andrzeja ta samica się dała druga z maratonu na okręg, także i to był ciężki maraton, bo to nie był łatwy maraton, także jak ja zobaczyłem, wtedy byłem na locie, jak zobaczyłem ją pierwszą Andrzeja na gołębniku, no to kurde, no od razu śmiech, mówię, Andrzej, można, nie? Za chwilę Andrzeja dobra samica, która w tamtym roku w regionie łódzkim też wygrała roczna, czyli dwuletnia. Ale Andrzej Ulatowski to jest też fajny hodowca z tego względu, że ma też fajne oko do gołębi, jak tu z Zbyszkiem współpracuje, czy z chłopakami z Rypina, to też wie mniej więcej, gdzie tych gołębi dobrych szuka. I też to są hodowcy, którzy naprawdę w oddziale Rypin, to co ja zawsze podkreślałem i zobaczcie, że miałem do tego rację, bo oddział Rypin to jest bardzo cholernie mocny oddział. Jeżeli była taka sytuacja, bo hodowcy tego nie wiedzą, pojechaliśmy do Zakopanego i trwa impreza, a nagle
wchodzimy na generalne mistrzostwo Polski i widzimy, że Jarek Lewandowski jest na 5. pozycji w Polsce, gdzie Jarek w ogóle nie spodziewał, że on będzie w pierwszej 30 Polski, a nagle wychodzi, że jest 5, no to zobaczcie, hodowcy, jaka to była dla niego radość. Potem się okazuje, że nagle Tomek Czapliński w Polsce jest w maratonie 71. Więc Byszkowi lecieć na takich mocnych rywali, nie oszukujmy się, jest cholernie ciężko. A jeszcze z takimi rywalami wygrywać, bo nie oszukujmy się, do 13 lotu, to co podkreślałem, Zbyszek był trzeci. Do naloty gołębi młodych, można by powiedzieć, w dwóch konkurencjach wygrał, no bo w tej pierwszej konkurencji, w której jest drugi, przegrał tylko 2 punktami, więc to jest przewaga dosłownie zaledwie, jakby jeden z gołębi wrócił dosłownie o 10 sekund wcześniej, 15 sekund, może 2 gołębie. To jest ta różnica, tak? Na sekcję z kolegami z taką silną konkurencją się udało wygrać, także też właśnie mówię, no z Jarkiem czy z Tomkiem, no silna konkurencja, no mamy duży oddział, mimo tego, że się rozłączyliśmy, a jeszcze ta konkurencja jest duża. Co mogę powiedzieć właśnie, też jeden gołąbek, który trafia na owce z tego Samczyka 93-94, tydzień temu dostał w prezencie Jarek Lewandowski, no takiego pełnego brata dostał, my tutaj między sobą rywalizujemy, każdy lubi wygrywać, bo Jarek lubi, Tomek lubi, ja lubię, no jak przegrywam, to jestem zły, wynik Jarka mnie motywuje, nie to, że mnie załamał, tylko mnie bardziej jeszcze motywuje do większej pracy, już Wiktorowi powiedziałem, że przenoszę gołębniki, odwracam, bo jest moje gołębniki. Już Zbyszek dobudowuje kolejne. Już. Bo to jest, ja powiem hodowcom, co jest w tym sporcie fajne. W tym sporcie jest to fajne, że po pierwsze możemy rywalizować pomiędzy kolegami. Kolejna sprawa, możemy rywalizować w zasadzie jakichś wspólnych gołębników, gdzie chodzi o pieniądze. Ale przede wszystkim jest fajne w tym sporcie, w tym wszystkim to, że są takie sytuacje, gdzie siadamy w ten samochód, idziemy na jakąś imprezę, jedziemy na jakąś uroczystość, gdzie się bawimy i tak naprawdę nie ma tej zawiści. A tam, gdzie jest ta zawiść, to najwidoczniej chodzi o takich hodowców, może nawet nie hodowców, a pseudohodowców, bo ja zawsze podkreślam jedno, że sport gołębiarski przechodzi już taką jakby erę biznesu. I w Chinach, jakby ktoś może nie orientuje się, bądź orientuje się, w Chinach tylko biznesmeni się zajmują z gołębiami, z tego względu, że w Chinach tak naprawdę liczy się teraz dobry samochód, dobra posesja i mieć gołębie. W Chinach mamy 100 tysięcy hodowców, z czego tak naprawdę jest 70% biznesmenów. W Polsce ten sport, wiadomo, jest to pasja dla każdego z hodowców, ale powoli każdy patrzy też z perspektywy na to, żeby coś zarobić z tego. I Zbyszek Falkowski, inwestując w jakieś gołębie, to nie inwestuje na zasadzie, że on z tego chce zarabiać. Zbyszek Falkowski inwestuje po to, czy Tomek Czapliński, czy Jarek Lewandowski, żeby wygrywać z najlepszymi, bo to jest ta konkurencja pomiędzy kolegami, ale to nie jest konkurencja, że potem jeden drugiemu ręki nie poda, bo ty wygrałeś. Dokładnie, to jest rywalizacja. To jest rywalizacja do takiej dobrej zabawy, potem jechać na jedną imprezę, jeden drugiemu pogratuluje i o to w tym sporcie chodzi. Ja zawsze podkreślam jedno. Sport gołębiarski to jest sport, gdzie powoli pewna część hodowców będzie od tego odchodziła, bo no nie oszukujmy się, zapłacić za gołębia, żeby dobrze gołąb leciał, trzeba. A mieć szczęście do gołębi, bo też się zdarza, że ktoś kupi za 50 zł, też ten gołąb poleci, to trzeba mieć cholerne szczęście, bo faktycznie można takiego gołębia kupić, ale to jest naprawdę ciężko do takiej gołębi dojść, bo ja powiem hodowcom, co jest sukcesem do celu. Sukcesem do celu jest coś takiego, jak zrobił Zbyszek, czyli jedzie do Tomka Rumińskiego, wykupuje wszystkie gołębie, mamy tutaj 13 gołębi od Tomka Rumińskiego, wykupuje wszystkie gołębie z jego najlepszych linii. Te gołębie lecą w kategorii A, w kategorii B, te gołębie od razu się już Zbyszka już pokazały, jadąc do Zasadzkiego, tak? Zasada Grzegorz wykupił 5, czyli gołębie już ze Schneiderów mamy w linii poprowadzone. Te gołębie połączyć pomiędzy sobą, budujemy linię gołębi, wtedy te gołębie, jeżeli chcemy wrócić do tej bazy, mamy już dostęp, bo mamy pokolenie wstecz, tak? Jeżeli ktoś jedzie, kupuje jednego gołębia u, powiedzmy, hodowcy A, drugiego jedzie, kupuje do hodowcy B, trzeciego gołębia jedzie do hodowcy Z, to łącząc te gołębie pomiędzy sobą mamy totalną krzyżówkę i w przypadku, kiedy chcemy wrócić do tej linii, nam brakuje tych gołębi. I to jest największy błąd hodowców. I hodowcy, którzy tak robią, raz mi się wyniki pokażą, potem tych wyników nie mają, bo nie mają do czego wrócić, tak? I to jest ten problem hodowców. Tyle. Przechodzimy do tej prezentacji. Gołębią się rozgadaliśmy. Przechodzimy do prezentacji tych 4 gołębi, które naprawdę są wyjątkowe. Tak? Pierwszym gołąbkiem, który idzie na aukcję, jest gołąbek o numerze PL0344, 18 rok, 4198. Rodzicami tego gołąbka są gołąbki, z jednej strony jest gołąbek od Bogdana Michalak, to jest tej sławnej samiczki Julia. Natomiast też w tym gołąbku jest jedynka, dwa razy. I z drugiej strony jest gołąbek od Grzegorza Zasady, tam były gołąbki Hansa Kirna, także od Buli gołąbki wywodzące się z
ze Schneider z linii Rambo. Powiem tak, że tutaj pełna siostra tego gołąbka u kolegi Andrzeja Ulatowskiego jest najlepszą samicą okręgu Ciechanów. Ma na 13 wkładań 12 konkursów. Najlepsza też jest samica w oddziele. Ona po 12 locie była drugim lotnikiem oddziału, także tam jest oddział też duży na 8000 gołębi tutaj na pierwszym locie, także siadała też jako z maratonu druga na okręg. Także mi się wydaje, że naprawdę ten gołąbek jest bardzo fajny. Mhm. A powiedz, te gołębie u Ciebie no, super się spisywały, są to gołębie, które u Ciebie super leciały? Tak. A na co byś polecał jej parować? Bo masz fajne już połączenia takie swoje, które się już spisują. Tak, dokładnie. Ja na przykład matka tego gołąbka była parowana na mojego syna połowego, czyli Ronaldo. I też w tym roku były dwa młotki do lotu wychowane, dwa po lotach są. Powiem też, że w tamtym roku młódek, pełen też brat tego gołąbka, w tamtym roku jak na młode były loty, dwa razy siadał pierwszy na gołębniku i w tym roku na 7 wkładań ma 6 konkursów i też miał pierwszy konkurs u mnie na gołębniku i czubowo na oddziele. Dlatego 7 razy był wkładany, bo z któregoś lotu wrócił, wszystkie lotka tutaj były gdzieś tak jakby wsadził, miał przycięte i zakończył lotowanie. Także bardzo, bardzo tutaj uważam, że fajny gołąb. Gołąbkiem na aukcji jest pełna siostra tego pierwszego gołąbka o numerze 4197. Są to gołębie o bardzo fajnej budowie. No tutaj zresztą Wiktor oglądał przed tutaj filmem, nagraniem. Oglądał pełnego brata z tamtego roku i no był zachwycony. No budowa tutaj naprawdę fenomenalna. Skrzydło mocne, nic nie ma do zarzucenia. No też taką ciekawą cechą tego gołąbka, gołębi jest to, że one się nie zapasają. No. Na przykład ta samiczka u kolegi Andrzeja Ulatowskiego, ona potrafiła jako ostatnia schodzić do jedzenia, a pierwsza odchodziła. No. Także jej nie potrzebowało dużo i ona naprawdę u Andrzeja siadała, jest zresztą w oddziele, czy w okręgu siadała bardzo szpicowo. Ona też jest czwartym gołębiem w regionie łódzkim. Także koledzy, dlaczego to odstępuje, no byście pewnie chcieli wiedzieć. No. Uchowałem na jesieni 4 młódki, 2 zostają u mnie w hodowli, 2 tutaj Wiktor prosił, idą na aukcję. No. Czyli samca i samiczkę dajemy na aukcję. Samca, samiczkę i... Kolejna sprawa, te gołębie są bardzo fajnie okrągłe, zaokrąglone, a są bardzo lekkie, więc automatycznie jakby hodowcy takie gołębie sobie gdzieś dokupują do hodowli, to te gołębie automatycznie, tak właśnie tu Zbyszek powiedział, nie jedzą dużo, nie nabierają tak na wadze, a automatycznie są bardzo mocne, silne, do loty pod wiadro, one wygrywają, tak? To dokładnie tak, ja tutaj powiem tak, że teraz jak zauważyłem, że te po tej parze tak bardzo dobrze te gołąbki latają, no to tutaj ta para zaraz wróciła, taka ciekawostka właśnie była, powiem, że to parę w tym roku rozparzyłem i one były powiedzmy do 6 czy 5 lotu na stare gołębie, one były oddzielne, były w innych połączeniach. Jak zauważyłem, co się dzieje, że takie gołąbki siadają, z powrotem wróciłem na to parę i co ciekawe, na koniec lipca wyszły młódki na gołębnik, 2, jednego wziął kolega właśnie Andrzej, bo prosił, żeby zsiał z tego gołąbka. I u Andrzeja siadał szpicowo gołąbek i umie. No ona, ten gołąbek, jeszcze ten pełna siostra tego gołąbka na gołębniku lotowym miała 4 konkursy. Jeszcze ma chyba z 5 piór do zwierzenia. Także widać, że to jest naprawdę był późny gołąb i jeszcze tak rewelacyjnie latał. Teraz tu mamy koledzy hodowcy, mamy ojca tych gołąbków wcześniej, co pokazywaliśmy. Także on jest pełnym ojcem tej samiczki u kolegi Andrzeja Ulatowskiego, która jest najlepszą samicą w okręgu Ciechanów, 12 konkursów ma. I czwartą samicą w regionie łódzkim. Jest to gołąbek zakupiony w 2013 roku, gdzie była totalna likwidacja hodowli. Ja pojechałem, zakupiłem 5 gołąbków. Był to też fenomenalny lotnik. On potrafił. On wtedy w tym roku, jak go kupowałem, to on chyba po 9 czy po 10 locie był najlepszym lotnikiem w oddziale Rypin. Skończył chyba z 11 konkursami i miał kategorię bodajże maraton, bardzo fajnie zamknięto. Tutaj on był w parze z samiczką od pana Bogdana Michalak z linii Julia właśnie i też z tej sławnej jedynki i właśnie to one te wydają te takie bardzo szybkie, fajne gołąbki, które sobie radzą od dystansu powiedzmy 100 km do 800 km. Czyli ten roczniak to jest jego syn, który na 13 wkłada miał 12 konkursów. 12 konkursów, tak. On nie zrobił na 13 locie konkursu, także lot był taki dziwny, wiatr był taki boczny. I ta samiczka przestrzeliła na 13 locie. Oni mieli 13 lotów, 14 był Bruksela, także on, ten kolega nie wkładał na ten lot. I 13 wkładań, 12 konkursów i 12 szpicowych konkursów, bo jak ona była po 12 locie, była drugim gołębiem w oddziele, także można się domyśleć, że ona się dała bardzo, bardzo szpicowo.
Czyli te młode, które trafiają na aukcję, to są pełne rodzeństwo do tego pierwszego do roczniaka, który z 12 konkursów zdobył na 13 wkładań. A tu mamy właśnie jego ojca, Gołębia, który został od pana Zasadzkiego. Zasada Grzegorz to był Kurowca i te Gołąbki wychodzą się z Hansa Hirna, natomiast z drugiej strony był Gołębie od Bulli, kolegi Bulli, a tutaj były Gołębie z linii Schneidera z Rambo, czyli jak rozmawiam z Grzegorzem, to Grzegorz mówi, że twardości tym gołębiom dodały gołębie z linii od kolegi Schneidera z linii. Teraz koledzy pokażę jeszcze tutaj właśnie tego roczniaka, też z tej linii gołąbków. Jest to gołąbek, który właśnie siadał u mnie jako młodek dwa razy pierwszy na gołębniku. I w tym roku 7 wkładań, 6 konkursów. No. Zobaczcie koledzy, jaką właśnie ma budowę ten gołąbek. One wszystkie idą w budowie podobne, jeden jak jeden. Fajne skrzydło tutaj też, o, proszę, zobaczcie. Oglądałem u kolegi właśnie Andrzeja Ulatowskiego samiczkę w tym tygodniu, no bardzo, bardzo podobno do tego gołąbka i też taka energetyczna. Tym bardziej ja mogę hodowcom powiedzieć, że w klasie standard, jeżeli ten gołąb by poszedł na wystawę, to zająłby pewnie pierwszą nagrodę, gdyż no jest to fantastyczna, idealna budowa podlegająca pod standard. No Wiktor ogląda tego gołąbka tutaj przed filmem nakręcenia, no rzucił też cenę, za którą by chciał kupić gołąbka, no niestety gołąbek nie jest na sprzedaż. A to nas bardzo boli. Zostaje w hodowli, jest duża nadzieja właśnie do tych gołąbków, do tej linii, która tutaj właśnie mi się udało właśnie taką fajną parę wyłapać i... Przede wszystkim pamiętajcie jedno, takie gołębie się zdarzają bardzo rzadko, a to nie jest przypadek, że ten gołąb tak leciał, bo ma przede wszystkim genetycznie rodziców, które wygrywały loty, a to nie jest przypadek, że i ten gołąb zaczął lecieć, tak? Oczywiście dwa też dodam, że dwa młódki po tym gołąbku też już są jako młódki wychowane i po lotach też są na gołębniku, także... Jak leciały? No leciał, jeden ma na 5 wkładań 4 konkursy fajne, szybkie, a drugi ma 3. Także tutaj właśnie chodzi o to, że też one przekazują, nie tylko ta para bije w dobre gołąbki, także tutaj co zauważyłem, to też dzieci przekazują, no także mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo duży plus tego wszystkiego. Kolejnym gołąbkiem, który będzie na aukcji, jest to gołąbek o numerze PL0344. Jest to gołąbek z 16 roku, numer rodowy obrączki 6710. Jest to gołąbek wywodzący się z gołębi 100% od Tomka Rumińskiego. Jest wnukiem złotej medalistki i także jest wnukiem tej samiczcy, co była piąta w Polsce, czyli one były dwie siostry, które tak fajnie u Tomka latały. Jest to też gołąbek, który jest pełnym bratem mojej samicy, która w tym roku jako roczna miała 11 konkursów i też ta roczna wygrała w okręgu, ale w okręgu Włocławek. Jest to najlepsza samica z jednostami konkursami, jest szósta w regionie łódzkim jako roczna. Nie? Ten gołąbek, powiem tak, ten gołąbek jest z 16 roku. Dlatego sprzedaję takiego, powiedzmy, to jest dwuletni gołąbek, dlatego go sprzedaję starego, bo w tym roku uchowałem dwa późne z tych gołąbków i te późne uważam, że są jeszcze troszeczkę za późne, żeby coś szybko wiosną złapać z tych gołąbków, a jeszcze mi się wydaje, że będą dwie samiczki. Także... Dokładnie, ale też żeby podejść do sprawy poważnie, gdyż hodowcy, którzy kupują gołębia, też oczekują, żeby tego gołębia już w marcu, kwietniu złączyć w parę. Oczywiście. A jeżeli by ktoś faktycznie z hodowców tego gołębia wylicytował, a chciałby w zamian tego późniejszego, nie ma problemu, jest taka możliwość, tylko że tak mówimy, uczciwie podchodzimy do sprawy. A też pamiętajcie, dwuletni gołąb to jest gołąb z czystą kartą, z którego tak naprawdę Zbyszek tutaj no nic jeszcze nie może powiedzieć, a jednak to są gołębie, na którego ty też dajesz gwarancję, że ten gołąb musi lecieć. Daję gwarancję, bo coś mogę powiedzieć, no dwa roczne z tego gołąbka w sumie na gołębniku, te są takie brudne, niebieskie, jeden naprawdę bardzo, bardzo dobrze latał, drugi latał powiedzmy tam, no nie był jakimś asem najlepszym, ale też jest po lotach, pewny brat właśnie tego tak dobrze latał. Co ciekawego, w tym roku po tym gołąbku uchowałem 4 młódki i 4 młódki są w domu. Jeden rewelacyjnie latał, bodajże miał nawet 5 konkursów w tym roku. Natomiast dwa młódki były też uchowane z samiczką od pana Grzegorza Cymera i też oczywiście te dwa są w domu. Także ten gołąbek mi się wydaje, że jeśli ktoś by z tego gołąbka nie wychował, no to też może tego gołąbka do mnie zwrócić. Ja mówię, dam pewnego brata czy pewną siostrę tego gołąbka, no bo u mnie jest sprawdzony gołąbek. Na pewno gołąbki zostają w domu, nie gubią się, nie? Przede wszystkim gołąb, który ma już na swoim koncie jakieś dzieci. Jednak tak mówimy, jest to gołąb z czystą kartą, gdzie coś już z niego zaczęło lecieć, a
dopiero mi się wydaje, że takiego gołębia się sprawdza po 4-5 latach w sterogłębniku rozpodowym, wtedy można podjąć decyzję, jak potomstwo za dwulatka leci z takiego ptaka, tak? No dokładnie, no mówię, no tym bardziej, że był tak, był parowany na samiczkę od pana Grzegorza Cymera, gołąbki się pokazały, był parowany na wnuczkę czy córkę mojego pływego, 54-52, gołąbki też zostały, także no co tu więcej mówić, no z dwoma czy z trzema samicami i wszystko jest w domu, no. I co trzeba dodać, no naprawdę wywodzi się z bardzo fajnych linii gołębi, no bo to jest z gołębi olimpijskich Tomka Rumińskiego, także to jest 100%, ta samiczka umie do nas konkursowa, no to potrafiła też siadać z 500-ki, powiedzmy tam siódma na oddział i jej półbrat siadał właśnie z 500-ki drugi na oddział i po tym ojcu tego gołąbka dwa razy z rzędu w okręgu wygrywała roczna samica, dwa lata z rzędu wygrywała roczna samica z tego samego ojca tego gołąbka, także no o czymś to mówi, no w tamtym roku samica, która była najlepsza w okręgu, to była też z tego gołąbka i ona była też w drużynie wicemistrzowskiej okręgu C, ona miała chyba 30 miała jedną kategorię C zamkniętą, także no też gołąbki, które można polecić i są u mnie sprawdzone, no to nie są jakieś gołąbki, których ja chcę się pozbyć, bo na pewno żeby tutaj Wiktor nie pytał o gołąbki, to na pewno te gołąbki zostały u mnie w hodowli, no bo jak nie takie zostawić, to jakie w sumie. Teraz koledzy hodowcy pokazuje właśnie siostrę tego poprzedniego gołąbka. Jest to właśnie ta samiczka, która wygrała w okręgu w Włocławek, miała 11 konkursów jako roczna. Ona też powiem, że jako mutka miała na 5 wkładań 4 konkursy i też bardzo, bardzo szybkie. Także te gołąbki powiem tak, że one się pokazują już jako młode, jako roczne dwulatki też sobie bardzo, bardzo dobrze radzą. Też robią konkursy powiedzmy od kategorii A, tak jak Tomek robi kategorii A, B. W C mówię, siadała druga, siódma była na oddział też w tym roku, najlepszy konkurs miała, ale też co maraton był ciężki ostatnio, no usiadła trzecia na gołębiku. Także ona ma konkursy i krótkich lotów i z długich. Czyli jest to samica, która tak naprawdę jest uniwersalna z pewnej strony. Dokładnie, bo tak. Robi ten. I teraz tak, jakby te gołębi teraz łączyć, to na co łączy takie ptaki? Ja te gołąbki właśnie tutaj trzymałem w linii też na Tomka Rumińskiego. Dokładałem też się. Mówię, no ojciec tej samiczki był parowany na samiczkę też Vandena Belle z Big Sema i jest 22 as na włókie kozie główkach, także te gołąbki ja wkładałem i na gołąbki powiedzmy tego Vandena Belle się pokazują, wkładałem je na gołąbki z Ronalda, z tego mojego pływego i też one bardzo dobrze sprawują, no. Czyli mi się wydaje, że jak się paruje dobrego na dobrego, no to coś z tego musi zostać. Dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że to są gołębie, które genetycznie przenoszą cechy. No tak. I przede wszystkim przekazują na potomstwo, a dobrym przykładem będzie to właśnie jak młode gołębie lecą u ciebie, a potem za roczniaka, dwulatka i tak dalej. Nie? No oczywiście, no w tym roku młode, no można powiedzieć, no w tym roku wygrałem w oddziele, z typowanych 15 z 8 wygrałem, z 40 jestem drugi w oddziele. Po lotach powiem młodych 87 wkładałem na pierwszy lot, teraz po lotach jest 81 gołębi, także i wydolność gołębnika, jak siadały gołąbki, to 80 wkładałem, 60 konkursów potrafiłem brać, czy 65, także. Czyli w granicach 75% wydolność gołębnika. Dokładnie tak, no też mogę powiedzieć, że w 50 w oddziele jest 20 moich lotników, no na młode, no w sekcji, gdzie sekcja jest bardzo mocna, jest 50 lotników pokazanych, a 30 jest moich. Też przypomnijmy, ile wkładacie na sekcję gołębi, bo to jest bardzo istotne. No na sekcję, no startowaliśmy na sekcji chyba 1500-1700 gołębi, no i z tych gołębi jest w 50 lotników jest 30 moich. Ja dlatego to hodowcy zapytałem, bo 1500 gołębi jest wkładane na sekcję, a spójrzmy, że w niektórych oddziałach jest łącznie gołębi 2500, tak? Więc u was sekcja to jest jak taki mały bardzo oddział. No mały oddział, jaki oddział? No jest Jarek Lewandowski, jest Tomek Czapiński, Jarek Komorowski, no Lucjan Kosobuski, koledzy Dębscy, no który też. Sekcję Jarek macie mocniejszą, a jeszcze później zobaczmy na oddział, gdzie na oddział jest jaka ilość hodowców i jakich wybitnych hodowców, gdzie Jarek Lewandowski to samo taki wynik, Tomek Czapliński i tak dalej. Jarek piąty w Polsce, dokładnie. Tomek Czapliński 71 w maratonie, dokładnie. W Polsce, także o czymś to świadczy, no i tutaj nawet na mutki mieć pierwszego, drugiego, trzeciego lotnika na sekcję, gdzie w 50 lotnikach jest 30 moich, no to naprawdę jest wielka radość. Bo gołębi młodych koszujecie na oddział około 10 tysięcy, prawda? No teraz nie, bo jak się oddział rozłączył, no to nie koszujemy, bo jak w tamtym roku był oddział, co był jeszcze duży, mhm, wtedy szło 10, 11, nawet 12 tysięcy. W tym roku, jak się rozłączyliśmy, to podejrzewam, że w granicach 5-6 tysięcy startowało gołębi na pierwszy lot konkursowy, no. Także tutaj,
też w 50 lotników na oddział jest 20 w moich tej 50, także no, no też wynik nie jest może nie wiadomo jak dobry, no ale też nie jest źle. Następnym gołąbkiem, który będzie na aukcji, jest tutaj gołąbek niebieski o numerze PL 344-4192. Powiem tak, ten gołąbek się wywodzi tutaj z gołąbków od Kazika Sieklickiego. Ojciec tego gołąbka został w tym roku wycofany, 14 roku został wycofany do rozpłodu. Też w tym roku, powiem tak, jak to były u mnie loty, no, gołębi dorosłych. Dwa najlepsze gołębie, które siadały cały czas mi w serii, zostały wycofane, czyli połowy 54-52 został wycofany i tak samo został ten gołąbek. Ojciec tego gołąbka został też wycofany do gołębnika rozpłodowego, gdyż zauważyłem, że bardzo dobrze te gołębie przekazują i ich dzieci spisują się na lotach. No, z tego względu zostawiłem je do rozpłodu. Tutaj ten gołąbek jest... Ojcem tego gołąbka jest gołąbek 93-94 od Kazika. On się wywodzi z tego jego sławnego 402. Natomiast matką tego gołębia jest wnuczka tego mojego 93-94, czyli tego czempiona oddziału, co w tamtym roku był najlepszym gołębiem w Rypinie. To jest córka tego gołąbka właśnie, nie? Także to jest, można powiedzieć, że to jest gołąbek zimbredowany. No a budowa uważam, że też, jeżeli chodzi o imbreda, jest tutaj o. Tym bardziej, że charakterystyczny jest jego ojciec, którego za chwilę pokażemy. Ja tam zwróciłem uwagę, że to jest chyba jeden z najlepszych gołębi u Zbyszka, więc chyba moje słowa też się potwierdziły. No dlatego też Wiktor, jak pokazałem ojca, Wiktor się pyta, a co to jest? A ja mówię, mówię, to musi być bardzo dobry rozpłodowiec. Mówię, Wiktor, mówię, skąd ty to wiesz? Mówię, no naprawdę, Wiktor, aby wziął ojca tego gołąbka, także stwierdził, że jest dobry rozpłodowiec, a on nie dość, że jest dobry rozpłodowiec, także był dobry lotnik, bo on gwarantował w sezonie, może nie robił po 14 konkursów, ale robił 10 konkursów, ale który pomagał i siadał w serii. No. Ciekawostką jest taką, że jak one się pokazywały, on za chwilę się pokazywał syn albo jego córki. No. Ja nawet się śmiałem, jak był lotnik, jak się pokazał jeden, to mówię, uladł, mówię, za chwilę usiądzie ten gołąb, nie? A czy skąd wiesz? No zobaczysz, za chwilę pach, no i ten gołąb siadał, no. One są genetycznie widoczne tak, wszystko jest dopasowane, że jak się pokazuje jeden, to za chwilę drugi, trzeci, czwarty i to tak idzie, nie? Także też ten gołąb trafia na aukcję z tego względu, że trójka takich samych zostaje u mnie do rozpłodu. Więc jednego odstępuje z Jednego na odstępuje, bo mam, w innym przypadku też ten gołąbek powinien zostać u mnie w hodowli. Także no, też polecam, bo uważam, że kto tego gołąbka sobie nabędzie, będzie miał z tego wielką pociechę. Teraz koledzy pokazuję właśnie ojca tego gołąbka niebieskiego. Tak jak powiedziałem, był to fantastyczny lotnik, a zarazem bardzo dobry rozpłodowiec. No. W tym roku został wycofany do rozpłodu. Tutaj właśnie kolega mówi, ty mówi, został sobie tego gołąbka rozpłodu, mówi, jak go zgubisz, to sobie nie odżałujesz. No. Posłuchałem, zostawiłem w tym roku też na ostatnim locie. To było 350 km. Trzeci gołąbek, który usiadł u mnie na gołębniku, to był pełne dziecko tego gołąbka. Także tutaj one siadają też, mówię, no, siadają od 100 do 500 do 700 km robią konkursy. Tak on wygląda. A na co on był parowany jeszcze? Przypomnijmy. Ten gołąbek, te parowanie, które tutaj był w tym roku, to był parowany na też samiczkę od Kazika, na 9417, to była taka mroziata samiczka. Natomiast mutek na aukcję to był parowany na wnuczkę swoją. Czyli imbred. Imbred. Synem jest czempion oddziału, natomiast samiczka, która była z tym czempionem oddziału, to była samiczka od kolegi Andrzeja Lotowskiego. Andrzej ma taką samicę, która dwa lata chyba, bo najlepszą samicą w oddziale Mława. Ona co roku robiła po 12, po 13 konkursów i też została ta samica wycofana do rozpłodu. Ja miałem córkę na gołębniku lotowym. Ta córka była też najlepszą samicą roczną w oddziale. No i co roku tam 8, 9, 10 konkursów robi. No. I ta córka była sparzona na syna tego gołąbka i później wyszła córka i ta córka była parowana na swojego dziadka. Mhm. Także to, no, zapraszamy na aukcję bardzo wyjątkową od osy, bo cztery, można by powiedzieć, nieduża ilość gołębi, cztery sztuki dosłownie, ale jakie cztery gołębie? Gołębie, na które tak naprawdę możemy dać gwarancję, gdyż Zbyszek to, co odstępuje z gołębi, które u niego fantastycznie lecą,
I nie bez powodu te gołębie też lecą u jego kolegów, tak? Bo też oddajesz pojedyncze sztuki gdzieś tam dla kolegów i te gołębie u nich to lecą. A może być przykładem właśnie ten Andrzej Ulatowski, tak? No ja tak naprawdę no, dużo gołębi nie sprzedaję gdzieś tam po hodowlach, po innych do takiej. Najwięcej gołębi to właśnie ode mnie ma Andrzej, kolega Ulatowski i on coś o tych gołębiach może powiedzieć. No. Też ma syna tego gołąbka wsadzonego do rozpłodu, gdzie w tym roku wychował 4 córki. I 4 córki są po lotach, no także też bardzo dobrze się spisują. No ja się do Wiktora śmiałem, że na przykład po tym gołąbku chowam 7 czy 8 gołębi przed sezonem, spisujemy je, po sezonie Wiktor przyjeżdża i obstawiam, że 7 czy 8 tych gołębi jest. No wiadomo, gdzieś jaszą, nie jaszą, ale raczej żeby coś zginęło z tego gołębia, no to jest bardzo, bardzo... Przede wszystkim cecha, która przemawia za nim, jakim on jest rozpłodowcem, no to już jest klasa, tak? Tutaj gdzieś tam widać biało, taką plameczkę delikatną. A to jak wiemy jest marker, który przynosi cechy genetyczne na pokolenie następne i nawet to, co z Byszkiem rozmawialiśmy, okazuje się, że jego synowie nawet chyba tak, mają, tak? Jego syn teraz dwulatek jest podobnej budowy, podobnego wszystkiego i też ma tu białą plamkę. Jego czempion oddziału, który miał 12 konkursów i też miał kategorię C zamkniętą fajnie, bo miał około 30 koeficjent. Czyli jego wnuk, tak? Syn. A, przepraszam, syn jego. Co byłem wicemistrzem okręgu w tamtym roku w kategorii C, to znowu ma białe loto rzucił. Jedno. No to widzisz, cecha kolejna. Czyli gdzieś przenosi i to genetycznie przenosi i po tym czempionie właśnie oddziału też w tym roku 2 mutki uchowane i 2 są w domu, no także... Pamiętajmy u Darka Marciszewskiego to samo, ten gołąb olimpijski, który jest też, ma tą cechę genetyczną, to białe piórko i w kolejnych gołębiach młodych też właśnie są rzucane gdzieś tam takie pojedyncze białe pióra albo jakieś cechy typu właśnie gdzieś biała plamka na szyi i to świadczy o gołębiu, który łatwiej mu jest te geny przekazać na kolejne potomstwo, tak? Też oczywiście mogę tak pół żartem, pół prawdą, była już cena powiedzmy ustalona przez Tomka do tego gołąbka, już tutaj podchodził, chciał mocno zakupić. Ja tak mówię, Tomek na razie zostaje, to u mnie w hodowli. No. Fajne pieniądze to mnie proponował, jednak no sprzedawaj swojego, powiedzmy tam jednego z lepszych. Zawsze mogłeś sam sobie kupić za gołębia. No mogłem. No zawsze można go odstąpić Tomkowi, także myślę, że Tomek zna, wie co to pokazuje o te gołębie, także no. Jeden z lepszych gołębi u mnie na gołębniku, czy lotowych, rozpodowych, także no. Takie gołębi się pozbywać, no to tak jakbym sobie strzelił w kolano. Dokładnie. Nic, życzymy dobrego lotu i udanych zakupów, czy to u nas, czy na każdym innym portalu. Przede wszystkim zakupów mądrych, przemyślanych i niedużą ilość gołębi, a pojedyncze sztuki, żeby wzmacniać swoją hodowlę, nie osłabiać ilością, tak? Dobry lot. Dobry lot, koledzy.